Nasza wiara nie jest utopią, ale wierzymy dlatego, że Bóg okazał nam ogromną miłość. I chciałem sięgnąć dziś do pewnego wersetu Bożego Słowa, do pewnego rozdziału, ale zacznę od tego wersetu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Myślę, że żadne pokolenie, tak jak nasze, nie jest skoncentrowane na wierze. W ostatnim dziesięcioleciu Kościoła, ruchów ewangelikalnych, mogliśmy zetknąć się z kaznodziejami wiary, nauczycielami wiary, z ruchem wiary, z kościołami wiary. Ale bardzo często to, co niektórzy uważają za wiarę, w ogóle nią nie jest. Wiara rodzi się ze społeczności z Jezusem Chrystusem. I 11 rozdział listu do Hebrajczyków, z którego ten werset zacytowałem, daje nam przykłady ludzi wiary. Sięgnijmy do dłuższego fragmentu tego słowa. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalania rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A następne wersety do 40, prawie każdy zaczyna się przez wiarę Sara, przez wiarę z jednego człowieka, przez wiarę Abraham, przez wiarę błogosławił umierający Jakub, przez wiarę wspomniał umierający Józef, przez wiarę był Mojżesz i tak dalej, i tak dalej. Prześledźcie ten cały rozdział. Co działo się przez wiarę? Ten rozdział kończy się stwierdzeniem. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Stało się wiele rzeczy wspaniałych, opisanych nam przez Biblię, które zdarzyły się przez wiarę ze względu na nas. Abyśmy my doświadczyli pokrzepienia, łaski, zachęty. Nie sposób odnieść się do tych wszystkich osób, które są wymienione w 11 rozdziale. Ale niech kilka z tych osób będzie dla nas takimi reprezentantami. Jak oni przez wiarę z Bogiem chodzili? Jak Abel osiągnął taką wiarę? To początki ludzkości. Oczywiście naukowcy będą polemizować i ja nie mam zamiaru z nimi tego czynić. Jest napisane, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały stworzone słowem Boga.
I dla mnie to jest wystarczające. Niech naukowcy zrobią wszystko, by udowodnić, że mają rację, że było inaczej. Jak dotychczas to się nie udało. Wszystko jest teorią, a my mamy potwierdzenie od samego Boga. I ja w to wierzę. Wam wiele razy już mówiłem, o ilu rzeczach nauka już powiedziała, a jednak Biblia ma rację. Skąd u Abla takie uchwycenie się Boga? Myślę, że Abel słuchał swoich rodziców. Słuchał Adama i Ewy, jak opowiadali o spędzonym czasie w ogrodzie Eden, jak Bóg z nimi miał społeczność, jaki to był niezwykły czas. Co wtedy działo się w umyśle Abla, gdy słyszał te opowieści, gdy słyszał, jak wiele stracili, jak się zachowali nierozsądnie. Myślę, że podjął w swym sercu decyzję. Nie wystarczy wiara moich rodziców. Nie wystarczy sięgnąć do ich tradycji, którą mu przekazali. Na pewno o tym rozmawiano w ich domu. Chciał osobiście doświadczyć Bożej obecności, doświadczyć Jego dotknięcia. I jego wiara zamieniła się w czyn. Zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę. Zależało mu na tej społeczności. Myślę, że to jest pewien sygnał dla nas. Jak w domu nie rozmawiamy o Bogu, jeśli dzieci nie słyszą dobrych świadectw, jeśli dzieci nie słyszą też czasami, myślę, i tego, że coś nam nie poszło tak, jak chcieliśmy, nie widzą tego wyidealizowanego życia, że wierzący to już tak nie popełni żadnego błędu, że nie potknie się, ale jeśli o tym nie mówimy, gdzie one mają usłyszeć, że Bóg jest i że jest wszechmogący, i że jest niezwykłym Bogiem? Abel to słyszał najpierw w domu. Potem może mógł jeszcze gdzieś to skonfrontować. Najpierw dzieci usłyszą w domu o Bogu, a potem mogą to skonfrontować z życiem, gdy się z tym życiem twardym, brutalnym zetknął. Co się stało z Kainem, jego bratem, bratem Abla? Przyniósł również ofiarę. Bardzo często kaznodzieje popełniają błąd, mówiąc, że Bóg nie przyjął ofiary Kaina. To nieprawda. Bóg przyjął tę ofiarę, ale Bóg widział serce Kaina. Kainowi nie zależało na społeczności z Bogiem. Nie włożył żadnego trudu. On nawet ołtarza nie zbudował. Tak rzucił te owoce, no i niech się palą. Nie zależało mu. Fruwał po polach i gonił za zwierzyną, nie pilnował też tego, skąd mogło przyjść Boże błogosławieństwo. Nie zależało mu. Kain nie pragnął tej społeczności i obecności Boga. To przesądziło o wartości, o której mówi tutaj ten 11 rozdział, że Abel złożył wartościowszą ofiarę. Jedna i druga to były dary od Boga, ale Kain nie przywiązał do tego serca. Zrobił, żeby to zrobić. Bardzo często mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy chodzą do kościoła, uwielbiają Boga i proszą Go, aby im się dobrze powodziło, aby ich błogosławił. A jak im się nie powodzi dobrze, nie błogosławi ich, albo im się coś tak nie podoba, bo ktoś tam im powiedział, że żyjesz w grzechu, to oni wolą zaraz znaleźć taki kościół, gdzie ich po główce będą głaskać. I gdzie im powiedzą, o jaki jesteś nieszczęśliwy, zobacz jaką ci krzywdę tam ci wyrządzili. No popatrz, skrzywili paluszek. Chcą, by Bóg ich błogosławił, ale tak tanim kosztem. To nie jest prawdą. Myśmy zwichrowali wartość Bożego zbawienia. Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie jest z łaski, ale nie jest darmo. Wszyscy mówią darmo, nieprawda. Została najwyższa cena zapłacona. Syn Boży, Jezus Chrystus, zapłacił najwyższą cenę. Dał się przybić do krzyża dla naszego zbawienia. Szukają niektórzy oblicza Bożego, a inni nie tęsknią za Nim. Są zadowoleni, że byli na nabożeństwie. Ten dla niektórych przykry obowiązek mają już za sobą. Ale siostro i bracie, czy pragniesz, czy tęsknisz za Bogiem poza tą salą? Czy to jest też Twoje pragnienie?
mieć z Bogiem społeczność? Czy masz pragnienie sięgnąć do Bożego Słowa? Czy masz pragnienie społeczności z innymi ludźmi wierzącymi? Czy zadawala cię społeczność raz na tydzień tu w zborze, że się zobaczymy, powiemy sobie, no jak się masz? A cały tydzień mija gdzieś tam w otoczeniu, które nie zawsze jest przyjazne. Czy masz pragnienie doświadczyć Bożej obecności jak Abel czy jak Kain? A Henoch? Czymże zasłynął ten Henoch, o którym tutaj 11 rozdział wspomina? Jego historia jest, wydaje się, bardzo banalna. Nie trzeba nawet być teologiem, by odpowiedzieć sobie, czy dać wykładnię, interpretację tego, co się zdarzyło. Jest napisane, Henoch chodził z Bogiem i któregoś dnia nie było go już na ziemi. Bóg go zabrał. I to zabrał go, zanim zdążył się zestarzeć. Przed czasem. Może myślał sobie o spokojnej emeryturze, spokojnym czasie, a Bóg go wyrwał i znalazł się w wieczności. To nie był dobry czas, w jakim żył Henoch. Ludzie byli źli. Jak chcecie to sprawdzić, czytajcie list Jakuba, jak było w czasach Henocha. Ludzie nie uznawali Boga, lekceważyli Go, nie interesowali się przestrzeganiem Bożego prawa. Panowało zepsucie i upadek moralny. A społeczność Henocha z Bogiem była coraz lepsza. Myślę, że to słowo chce nas postawić we właściwym miejscu, nas ludzi wierzących, którzy czasami narzekamy, ubolewamy, że czasy są tak trudne, że tak ciężko trwać przy Bogu, że tak ciężko znaleźć czas na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa. Tyle rzeczy dookoła nas. Tyle zepsucia, że jak tu się uchronić przed zepsuciem? No jak ustrzec wzrok przed tym paskudnym internetem, w którym latają tam różne porozbierane panienki? No weź wyłącz. A jak nie masz siły, zrób tak jak Wilkerson. Weź młotka i trzaśnij w to. Jeśli nie panujesz nad sobą, lepiej tego się pozbądź. Mimo, że to jest cudowne urządzenie, które pomaga w wielu, wielu rzeczach. Na czym polega fenomen życia Henocha? Henoch chodził z Bogiem i nie mówił, Panie, to jest trudny czas, zobacz, ludzie są zepsuci, co ja mam zrobić? No to wiesz, no jak rzucają błotem, to i na mnie chlapnęło. Ale on tak nie mówił Bogu. To, co dowiaduję się w sprawie Henocha, to, że chodził z Bogiem, podobał się Bogu, a więc nie wymawiał się i nie stawiał różnych wymówek przed Bogiem i jego historia mówi mi o czymś, co jest dla mnie najważniejsze. Mówił o miejscu, do którego zdążamy. Mówił o naszym domu, o domu Ojca. Mówi mi o tym, że jest Bóg, który go zabrał i że Henoch tam jest już ze swoim Panem. Mam pewien problem, gdy wam mówię o tej historii. Czy to jest najlepszy przykład, Henoch, by go wam podawać? Kto z nas chce tak o teraz? By nagle Bóg powiedział, chodź do mnie. Panie Boże, tak Cię kocham, ale wiesz co, jeszcze trochę. To nie jest chyba najlepszy przykład, jaki wybrałem, co? Być zabranym już teraz? No a jeszcze tyle rzeczy przed nami. Panie Boże, tylko wyjdę za mąż, a ja się ożenię. Wcale nie wymyślam tego. Niech Twoje przyjście jeszcze się odwlecze. Wiesz, ja naprawdę chcę jeszcze służyć Tobie w Kościele. Tyle pracy przede mną. Panie Boże, poczekaj jeszcze trochę. Nie wiem, czy dobry przykład to Henoch. Bóg go zabrał, nie zdążył się zestarzeć. Nie wie, jak być starcem. Jakie to są problemy gastryczne, reumatyczne i wszelkie inne. Ale Bóg go zabrał. On się Bogu podobał. Największym świadectwem z życia Henocha jest to żyć po Bożemu w okolicznościach, w jakich Ciebie postawił Bóg. Tam, gdzie jesteś, żyć po Bożemu. Otrzymać świadectwo, że się podobasz Bogu. Że Twoje postępowanie, Twój sposób życia Bogu się podoba. Że nie dotykasz brudu, zła. Zanim go Bóg zabrał, dał mu świadectwo, że się to życie jemu podoba. A przecież jak łatwo jest stworzyć pozory wokół własnego życia. Podobać się ludziom. Szermuje się hasełkami, że przecież
Pan musi działać przez cuda, niezwykłości w zborze. Ale ci, którzy tak często za tym zabiegają, nie dają owoców tego, o czym mówią. A wiecie, nie wystarczy drzewo rozpoznać po liściach. Drzewo rozpoznaje się po owocach. Cytryna i pomarańcz mają liście takie same. Nie rozpoznacie, kiedy jeszcze nie ma owoców, czy to jest cytryna, czy to jest pomarańcz. Ale nawet niewidomy rozpozna, gdy mu dacie cytrynę i gdy mu dacie pomarańcz, a on skosztuje natychmiast. I po zapachu pozna, i pozna po smaku. Przy cytrynie musisz się skwasić. Przy pomarańczu taki przyjemny smak się pojawi, soczek słodki. Nie wystarczy po liściach rozpoznać wierzącego, który co drugie słowo mówi amen, halleluja, a jego życie gdzieś poszło. Amen, halleluja, poleciał do przodu. Ale nic więcej. To jest niezwykłe świadectwo Henocha mówiące, Bóg interesuje się życiem każdego z nas. Nie globalnie, ale każdym z nas się Bóg interesuje. Kościół to nie tłumy, ale indywidualni ludzie, którzy tworzą tłum, ale Bóg z każdym z nas indywidualnie rozmawia. Jeśli pozwolimy, by nasza społeczność z Bogiem nie była naruszana przez okoliczności, to unikniemy sztucznego, religijnego życia. Będziemy mieli społeczność wiary z Bogiem. Dla mnie wiara to nie jest tylko oczekiwanie na dobre rzeczy, ale to jest oczekiwanie na Boże działanie w Jego suwerennej woli. A Noe co takiego zrobił, że tu jest wymieniony wśród mężów wiary? No o Noem już można więcej powiedzieć dobrego. Wszyscy znamy historię Noego, wiemy, że Bóg go ostrzegł, wybudował arkę i ludzie traktowali go jak człowieka niespełna rozumu, zbudował statek o wyporności ponad 100 tysięcy. Jak pamiętam, w Polsce zwodowano pierwszy 10-tysięcznik, to gazety się tak rozpisywały, jakiego wyczynu dokonano. Wyporność arki była 10 razy większa. Skąd on miał taką wiedzę? Kto mu o tym powiedział? Deniken by powiedział kosmici. Ale my wiemy z Bożego Słowa, że Bóg. Jaką zatem miał Noe społeczność z Bogiem? Myślę, że codzienną. Noe nie miał tablicy, na której miał narysowany plan, jak zbudować arkę. Ale myślę, że każdego dnia stawał przed Bogiem i mówił, Panie, nie wiem, co teraz, gdzie tą belkę mam wstawić? Tu czy tu? Jak ją przyciąć? Bóg z nim rozmawiał. On miał z Bogiem społeczność. To się może wydawać śmieszne, banalne. Pytał się o takie rzeczy. Nie wiem, to nie jest napisane w Biblii. Skądś wiedział, jak tę arkę zbudować. A naukowcy, kiedy zaczęli badać opis w Biblii, powiedzieli, to są dokładne proporcje wielkich statków, które teraz się buduje. 1:3. 1/3 szerokości, 3 długości. Wtedy jest zachowana proporcja, że taki statek się nie gibnie, nie przewróci, nie zatopi. Ja nie znam się na tym, ja tylko mam też wiedzę książkową w tej dziedzinie. Ale już wiedzę dotyczącą wiary Noego nie mam tylko książkową. Ja jej doświadczam. Noe miał przywilej poznać scenariusz kataklizmu, jaki nadejdzie. I podporządkował się temu, co Bóg zaplanował. Mimo, że nie było żadnych przesłanek. On patrzył na zapowiedzi meteorologiczne, a nic nie zapowiadało, że będzie ulewa. Nic nie zapowiadało, że deszcz będzie padać tak długo. A wszyscy pewno dziwili się Noemu, jeśli nie więcej. Ale bardzo się zdziwili, kiedy arka popłynęła, a oni stracili życie. Człowiek, który wierzy Bogu, który Jemu ufa, możemy powiedzieć, ryzykuje wszystkim. Bo ludzie powiedzą, a jeśli to się nie sprawdzi? Modlisz się o uzdrowienie, a jeśli to się nie sprawdzi? Pamiętacie Naaman, kiedy przyszedł i mu powiedzieli, 7 razy się zanurz. On powiedział, co oni tu takie bzdury opowiadają? Co to, raz nie wystarczy się zanurzyć? 7 razy mam się zanurzać? Ale dziewczynka, która znała społeczność z Bogiem, powiedziała, cóż ci to szkodzi? Przecież i tak na głupiego nie wyglądasz. A jeśli tego nie zrobisz, dopiero będziesz głupcem. Dalej będziesz trędowaty. I 7 razy się zanurzył. No ja myślę, że on potem 50 razy jeszcze skakał w tej wodzie z radości, jak zobaczył, że jest wolny od trądu. Co myślisz, jak Bileam rozmawiał z oślicą?
Myślisz sobie, ale bzdury w Biblii opisane, co? Jak to jest możliwe, żeby z osłem rozmawiać? Co myślisz wtedy, gdy czytasz taką historię? Co myśleli trędowaci, niewidomi, którym Jezus powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom, a oni wcale jeszcze nie byli uzdrowieni, odeszli od Jezusa i dalej byli niewidomi, dalej byli trędowaci, ale w drodze zobaczyli, że trąd zniknął, w drodze przejrzał. Co wtedy myślisz, gdy Bóg ci mówi, uchwyć się wiarą? Tylko wtedy wierzysz, gdy takie słyszysz dobre rzeczy, albo gdy słyszysz, wiarą musisz być uzdrowiony i tylko musisz mieć dobre wyznanie i mówić, że Bóg cię uzdrowił, musisz mieć dobre wyznanie ust, a dalej choroba w tobie siedzi. Noe chodził z Bogiem i to jest zachęta dla nas. Noe był człowiekiem, o którym pamiętał Bóg. Nie zapomniał go na tym globie ziemskim, że jest taki człowiek, który ufa Bogu. I wielu zadaje sobie pytanie, jak ja mam być człowiekiem wiary? Pewnego razu uczniowie przyszli do Jezusa, powiedzieli, przydaj nam wiary. I myślę, że wielu chrześcijan dziś zadaje sobie to pytanie. Jak, w jaki sposób mogę zdobyć wiarę? Bardzo często zadając to pytanie, nie szukają odpowiedzi u Boga. Nie szukają w Biblii, ale ganiają od seminarium do seminarium jakiegoś, od konferencji do konferencji, bo tam myślą, że kupią sobie wiarę. Albo kupią książkę. 10 kroków do zdobycia przemagającej wiary. A ja mówię, że jest jeden krok. Wziąć Biblię i zacząć czytać zamiast tych 10 kroków. Gdy zaczniesz wsłuchiwać się w Boże Słowo, wzbudzi on wiarę Bóg w twoim sercu. Jeśli chcecie mieć pomnożoną wiarę, wiarę, o jakiej tu mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków, to zróbmy w swoim życiu to, co polecił Jezus Marcie. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ona znalazła czas na to, by słuchać, co Bóg chce do niej powiedzieć. Znalazła czas, by się zatrzymać, by mieć pewną refleksję nad swoim życiem. Marta była zatroskana. Myślisz sobie, mam słabą wiarę. Nie widać skutków tej wiary. Wiele razy zanosiłeś w gorliwej prośbie modlitwę, wierząc, że zostanie wysłuchana i nic się nie stało. Bywa często, że sprawy jeszcze gorzej się potoczą. Ta osoba kochana, o którą się modlisz, nie została uzdrowiona. Może Pan ją nawet zabrał. Twoje pragnienie nie ziściło się. Miałeś jakieś oczekiwania. To nie jest to, czego oczekiwałeś. Nie stał się cud, na który czekałeś. A czas biegnie. Czytasz w Biblii, wszystko jest możliwe dla wierzącego i zadajesz sobie pytanie, ale dlaczego dla mnie nie jest to? U innych się sprawdza, u mnie nie. Ale ja wierzę, że Bóg odpowiada. Wierzę, że w cudowny sposób to czyni, kiedy jesteśmy gotowi słuchać Go. Ale nasza wiara opiera się na miłości do naszego Ojca, a nie na wyznaniu naszym. Psalm powiada, miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Niektórzy ludzie powiadają, no masz problem, chorujesz, bo pewno grzech jest w twoim życiu. A on jest łaskawy. Pozytywne czy negatywne wyznanie nie jest rękojmią odpowiedzi na wiarę. Zobaczcie, żona Hioba miała najgorsze wyznanie w historii świata. Tak się wściekła na Boga, że powiedziała Hiobowi, przeklnij Boga i umrzyj, przynajmniej byś miał spokój. Po co ty cierpisz? Ktoś by mógł powiedzieć, zwariowała kobieta. Ale Bóg się na nią nie obraził. Te same błogosławieństwa, które otrzymał później Hiob, i ona otrzymała, bo była jego żoną. Niektórzy zadają sobie pytanie, czemu Bóg żony Hioba nie zabrał. Ona miała doświadczyć Bożego błogosławieństwa. I Bóg nie obraził się na nią i rozumiał ją. Ona była przygnębiona. Przeżyła coś, czego Hiob może nie rozumiał nawet. Ona przyglądała się na te trumny swoich dzieci. Wszelka nadzieja zniknęła, nie było ZUS-u wtedy. Co mogła myśleć? Nie ma dla mnie żadnej przyszłości. Może umrę z głodu. Dla niej nie było przyszłości.
Kto się mną zatroszczy? Dzieci zginęły, mąż umierający. Co mi zostało? Zdenerwowała się na Boga. To myśmy Tobie ufali, a tak się nam odwdzięczasz? Wielu ludzi tak postępuje. Jak dobrze, że Boża miłość nie jest oparta o to, jak my na to reagujemy. Bóg nie odmówił Hiobowi i jego żonie błogosławieństwa. Gdy czytacie ostatni rozdział Księgi Hioba, wiecie, jak bardzo zostali pobłogosławieni. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, a nie odpłaca nam według win naszych. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Jeśli Bóg nie wysłuchał niektórych z naszych modlitw, możemy być pewni, że nie uzależnił tego od tego, czy my myślimy pozytywnie, czy negatywnie. On ma miłość do nas. Ma pewno powód, dla którego jeszcze nie odpowiedział. Ale ciągle wierzę w słowo apostoła Pawła z listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Pytanie raczej kieruję do każdego z nas. Czy czujesz się wśród tych powołanych, wśród dzieci Bożych? Nie oceniajmy wiary na podstawie widzialnych rezultatów. Co to znaczy wierzyć w Boga? Nie zawsze musi być odpowiedź, kiedy wołamy. Nie zawsze musi być cud, a jednak trwać przy Bogu. Czytałem w Biblii, że żeby być wierzącym, wystarczy wiara wielkości ziarna gorczycy. I takiej wiary wam na podstawie lektury tego 11 rozdziału życzę, byście w takiej wierze trwali. Tylko wiarę ziarna gorczycy. A zobaczycie, jak się zmieni życie zboru, wasze i społeczności. To nie zbór jest bardziej żywy, czy jakiś taki dynamiczny lub nie. Stań w lustrze i popatrz na siebie i od razu zobaczysz zbór. Taki właśnie jest zbór, jak twoje życie z Bogiem. Oni chodzili z Bogiem. Życzę wam, siostry i bracia, byście mieli wiarę ziarna gorczycy i chodzili z Bogiem. Amen.